Zdjęcia powstały w Białołęce, w ośrodku internowania w 1982 roku. Aparatów w pewnym momencie w naszej celi były 3 aparaty, a ja miałem 2 aparaty. Miałem zamówienia z zewnątrz na robienie zdjęć. To wcale nie było to, że ja poprosiłem o przysłanie, tylko do mnie przysłano 2 aparaty fotograficzne. O ile pamiętam, to oba aparaty przyszły w pudełkach z proszkiem do prania. Te aparaty oddawałem razem z filmami w czasie widzenia, gdzie nie byliśmy tak specjalnie rewidowani na spotkanie z rodziną, z siostrą. To wszystko przez moją siostrę przechodziło. To znaczy ona mi przynosiła i wynosiła. Zdjęcia, o ile wiem, komplet, chyba 2 filmy poszły w ogóle do Francji i tak naprawdę ja do dzisiejszego dnia nie widziałem ich w całości, tylko widziałem jakieś tam pojedyncze klatki. Co się z nimi stało, to nie mam pojęcia. Drugi film, albo nawet 2 filmy, to właśnie przekazałem Karcie i stąd one tutaj się znajdują na wystawie.